anda, vai, levanta e anda. Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso e nossa fé. Contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro e nada vim, nada enfim. Recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some. De costume, no máximo é um sobrenome. Sou terror dos clones, esses boy conhece Marx. Nós conhece a fome, então cerra os punhos e sorria. Już dawno zakończyli marzenia o awansie, ale wciąż nie porzucają planów o pozostaniu w lidze. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Ależ niesamowity atak obrońcy. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Wybijają teraz do przodu. I Dwayne? Niestety, stracił piłkę. Łukasz Piszczek? Idealne przyjęcie, można powiedzieć, żorczowe. O to chodziło! Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Strzela! Broni i grają dalej. Biega na pozycję. Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Bramka z górą. Teraz zostanie wznowiona rzut rożnego. Dobre intencje, fatalne wykonanie. Wysoko i w dodatku nad poprzeczką. Marco Reus. Fatalne podanie, no i strata. Shinji Kagawa. Świetnie zagrał. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dośrodkowanie. Uwaga, wrzutka do Aubameyanga. Sven Bender. Łukasz Piszczek. Jakub Błaszczykowski. No, zastanawia się, czy nie strzelać.
Omal się nie przewrócił, ale Hardy z niego wyraził. No tak strzelając, kolego, no. Pomóż może o zmianie zawodu. Shinji Kagawa. Albiol. Piłka w siatce. Znak jakości Q. Piękna bramka z dystansu. Brawa dla strzelca. Atomowe uderzenie. Zawodnik tego kalibru nie może zostać na chwilę pozostawiony bez opieki przed polem karnym. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Jose Callejon. Shinji Kagawa. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki wślizgiem. Gündogan. Jose Callejon. Gonzalo Higuaín. Jest szansa. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Jakub Błaszczykowski. Próbował, ale nie udało się. Gonzalo Higuaín. Hamzik. Gündogan. Łukasz Piszczek. Jakub Błaszczykowski. Szykuje nam się zmiana. Sendender. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Gündogan. Jest bramka. Mamy remis. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Już blisko pola karnego. Remis po pierwszej połowie meczu. Jest 1-1. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze.
No, rozpoczyna się druga połowa. Ciekaw jestem, jak będzie przebiegała. No, już blisko pole karne. Uderzenie, piłka w rękach bramkarza. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Sennbender. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Gonzalo Higuain. Mats Hummels. İlkay Gündoğan. No, brawa dla bramkarza. Popisał się znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku, to jest cel bramkarza. Ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. No, może być groźnie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. José Callejón. Gonzalo Higuain. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Wybiega na pozycję. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Shinji Kagawa. Jak zareaguje arbiter? Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Dobre, ofensywne wyjście. Uderzenie w stronę bramki. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Kapitalnie, z woleja. Niestety, nie ma bramki. Za mocno, moim zdaniem, podszedł pod tę piłkę. Royce. Shinji Kagawa. Ośrodkowuje. Uwaga, wrzutka, oddaje strzał. Był, gdzie być powinien. W posiadaniu piłki remisowo, jak w całym spotkaniu, zgodzisz się? Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Gonzalo Higuain. Czy to wykorzysta? Strzela! Dzięki tej bramce prowadzą. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. O co chodzi? Ja kończymy sesję. Napisz jeszcze raz, o co chodzi z tym trójmi sesję. Shinji Kagawa.
próbował, ale nie udało się. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Lubi grać na granicy z palonem. No czemu po co pola złeś na mózgu? No, no. Co? No, no. Ale powinien bardziej uważać. Gonzalo Higuain. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Szaleńczy atakuje obrońca. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mats Hummels. Piszczek. Higuain. Sędzia podyktował ostrożny. To ważny moment w tym spotkaniu. Zdecydował się na strzał. Pewnie zastanawia się, jak mógł spróbować w tej Siemka. Sytuacji. Piszczek. Robi się niebezpiecznie. Jest szansa na dośrodkowanie. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Czy to wykorzysta? Uderza! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Nawzajem. Mateo. Będzie strzelał. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunie. Spoko. Papastopoulos. Sven Bender. Uderzenie, obronił, nie złapał, piłka w grze. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Wejrzysz, ktoś wejdź na streama. Siemka. I co teraz zrobić? Napisz komentarz. Znaczy co? Ultimate Team, online, karierę.
Napisz. Albo pograć w inną grę. Nowością w FIFA Ultimate Team jest możliwość wypożyczania zawodników. W ten sposób możesz wypróbować w swoim składzie część największych gwiazd piłki. Wypożyczeni zawodnicy dostępni są tylko na ograniczoną liczbę meczów. Przejdź dalej, aby wypożyczyć piłkarza do swojego klubu. Nie wiem. A co? No. Ej, zagrać na online czy w Ultimate Team? Czy w inną grę? Spoko.
nie mam. Jaki wziąć klub? Napiszcie. Spoko, jestem zaraz, więc... Mam 13 i Szymon, ten drugi był szybszy. Ale potem twój wezmę, okej? Okay? Wezmę ten Real. Tu to mi na stówę znajdzie. Ja nagrywam na PS4. Na PS4 nagrywam. Witam Państwa serdecznie, jest dziś ze mną Włodzimierz Szaranowicz. I wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Potem ci powiem, ok? Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Broni. Piłka wychodzi w pole. Dobre przejęcie. Brawo. Luka Modric. Gareth Bale. Czy to wykorzysta? Szansa! Aha, oh yeah.
Ej, ty kliknął krzyżyk? W ogóle słyszysz mnie? Halo? Pierwsza bramka w tym spotkaniu spadła w 6 minucie. No, może być groźnie. No, strzela! Cristiano Ronaldo, pięknie, mocno, ale broni bramka. Real Madrid. Nie, ja mówię do tego... Co, też mam mikrofon. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Nie wiem, Darek, który Real Madrid najbardziej lubisz. Ten stary z Di Stefano, Kento, Puszkaszem. Czy później ten Galacticos, kiedy grały wielkie sławy. Dobrze się pokazał. Gareth Bale. Strzał został zablokowany. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. Luka Modric. Real to wielki... Strzela! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Gareth Bale. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Nie dał się pokonać tym strzałem z dystansu. Bardzo dobra interwencja bramkarza. Złe podanie i strata w środku pola. Teraz Cristiano Ronaldo. Jest szansa. Troszkę za pochopnie, niecelnie. Luka Modric. Piękne podanie. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. A teraz Cristiano Ronaldo. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. No, udało się przejąć. Rozpoczną od rzutu wolnego. Nie ruszaj się bramkarzem. Pewna obrona strzału z daleka przez bramkarza. Może się jest Cristiano Ronaldo! Przy piłce ponownie królewscy. Sergio Ramos. Ramos potrafi pomagać kolegom w konstruowaniu ataków. Blisko już do bramki. Dobre odebranie piłki bez fału. Cristiano Ronaldo. Benzema. I znowu podanie do Cristiano Ronaldo. Czy to uderzenie? Obronił. Pusta bramka, będzie gol! Ależ piękna bramka! Aha, ouje. Drugi gol. Przegrywasz w sesji. Leszcy pokazali przeciwnikowi, co potrafią, strzelają bramkę.
obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu karnym, padła w upę niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. To wykorzysta! Szansa! Pięknie broni, brawo! Poza boiskiem. Wspaniała obrona, świetnie złapał tę piłkę. Co? Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Broni, ale piłka w grze. Szaleńczo atakuje obrońca. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Cristiano Ronaldo. Dobrze, biega na wolne pole. Musi tylko ograć bramkarza. Zdecydował się na strzał. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na... Tak ci powiem, że zrobię facepalm. Ja bym nawet tego nie spierniczył. Czy to wykorzysta? Uderza! Wybija, ale piłka wciąż w polu. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Kolejna rzecz, którą spierniczyłeś. Weź nie idź sobie. Benzema. I to ty na to zdram ci takie fory, że Ronaldo. Benzema. Dobrze, przebił się, ale wspaniała okazja. Dobra okazja. Brawa dla bramkarza, znakomite dalekie wyjście i zażegnane niebezpieczeństwo. Będzie rzut rożny. Cicho. Cicho! Cicho, zamknij się. Zrobię ci ułatwienie, zazwyczaj na to. Ronaldo, schodź. Dwóch nowych graczy biega na boisko. Stań. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Czy to wykorzysta? Gareth Bale. I mamy gola, proszę państwa. Przestań. Wow, nie widziałem Realu tak skutecznego od lat. Bramka za bramką, ależ to jest widowisko. Fantastyczna gra Realu. No, nie mają zupełnie litości dla rywala. Pierwsza to świetnostronna połowa. Ha, przegrałeś. Jest 3-0. Szkoda, że sędzia skończył tę pierwszą część spotkania. Oj, działo się. Działo się i już z niecierpliwością czekam. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Będzie szansa na bramkę. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał?
Swoją interwencją wyjaśnił wszystko. Poland? Wznowią grę rzutem rożnym. What are you from? Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Tak blisko. Wyszedł z bramki. Świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Brawo, ładnie odebrał. Luka Modric. Sędziego, no. Sędzia pokazał żółtą kartę. Poland. What are you from? Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Gareth Bale. Ale świetnie zgubił obrońcę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Mamy faul ze strony piłkarza. Lobus, lobus. Sędzia ukarał zawodnika. Lama. Jedna osoba na streamie. Piłka opuściła pole gry. Za chwilę wznowią grę wśród rożnego. Słusznie wróć do linii, byle dalej od własnej bramki. Złe podanie i strata w środku pola. Oddaje strzał! Nie wierzę! Obronił? Tak, to jest niesamowite. Dobrze, przebił się. Fantastyczna sytuacja! Uderzenie? Jest bramka, ale nie zmieni to. Uuu, gol! Chociaż jest wyższy. Wiesz coś napisz w komentarzu, bo mi się nudzi. Chcę z kimś pogadać. Widzę pograć. Jeżeli podwoją z karnego, to kiedy mają strzelić bramkę? A teraz Cristiano Ronaldo. Jest zawodnik, ale świetnie. Zdecydował się na strzał. Obronił, ale jest czas. Piękny gol. Ja pierniczę. Dobra, jeszcze jedno, bo wolno ci strzelę. One shot, one. Gol.
strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. I rozpoczną królewscy... Siemka na streamie, hej. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. Gareth Bale. Dobre przejęcie, brawo. Dobrze, biega na wolne pole. Strzela! W tej powtórce najlepiej widać, jaką niesamowitą techniką i przyspieszeniem dysponuje Cristiano Ronaldo. No, zadali kolejny cios do balonu. To im da większą pewność w grze. Ta piłka wpadła do siatki centymetry pod poprzeczką. Krzyżyk. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Potwierdzają to w dzisiejszym spotkaniu. Przegrywali wysoko, a ten gol daje im remis. Javier Hernandez. Toni Kroos. Luka Modric. Zachwiał się po tym starciu Cristiano Ronaldo, ale utrzymał równowagę. Czy to wykorzysta? Uderza! Ale pudło. I mamy remis. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Niecelnie i wciąż remis. Ten minimalnie chybiony strzał może mieć wpływ na wynik tego meczu. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Mamy końcówkę meczu i wciąż ważą się jego losy. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Rodriguez. Kliknij ten przycisk. To na czas grać. Nie dość, że tracą bramkę i to samobójczą, to jeszcze w takim momencie. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Szansa! Nie dał się pokonać. Sędzia pokazuje, że królewscy dośrodkowywać będą rzut rożnego. No zobaczymy. Ostatnia szansa na zmianę wyniku. Jest szansa. Twoją interwencją wyjaśni wszystko. Siemka na streamie. Real Madryt spróbuje dobrać rzut rożnego w końcowych sekundach tego spotkania. Spójrzmy na statystyki rzutów rożnych. Salut, sam. Arbiter kończy mecz. Lekarze powiadają, że najbardziej boli gol samobójczy, czyli mówiąc inaczej, najgorsze są bramki własnego chowu. Tak, bardziej się co teraz robić? Kevin?
Dobra, to ja chyba już kończę stream. Napisz, czy skończyć, czy nie.